Paweł, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Krójka, to jest Hearts of Iron 4, kampania japońska. Przygotujemy sobie ofensywę obecnie na Tybet, żeby tutaj zająć to malutkie państwo, bo to jest chyba tylko jedna wielka prowincja, tak, to jest jedna wielka prowincja. Z tego co pamiętam, to Tybet nie ma za bardzo dywizji, ale ma dwie fabryki cywilne, które się oczywiście przydadzą, jedna fabryka wojskowa i jak najbardziej nam się przyda. Myślę, że możemy sobie powoli przygotowywać również plany ofensywne na aliantów, na Holandię, na Wielką Brytanię i Francję, tutaj w Azji, oraz oczywiście na Australię. Tak, Australię również trzeba będzie zająć. Zacznijmy od tego, co my tutaj mamy. To są moje dywizje, tak, po kolei. Może najpierw oddelegujmy sobie piechotę morską. Piechota morska stworzy osobną armię, znaczy będziemy z tej armii korzystać. Piechota morska tutaj jest obecnie niepotrzebna i się tylko marnuje. To są doświadczone dywizje, bardzo, bardzo ładnie. Okej, ciebie również. Sporo tej piechoty morskiej mamy. To są moje samuraje. To również, okej, mamy broń wsparcia, dwójeczkę zrobioną. Bardzo fajnie. 39 rocznik, super. Czy coś potrzebujemy robić? Na pewno by się przydało to zrobić, ale najpierw zrobimy sobie, to jest 40, najpierw sobie zrobimy coś takiego, co się nazywa budownictwo trójeczka, to jest również 39 rok, więc jak najbardziej się nam przyda. Teraz tak, tutaj jest sporo dywizji, co my tutaj mamy? Tutaj mamy jakieś, okej, dobra, czaje. Wolne fabryki wojskowe, super, super, to na pewno się przyda. Wrzućmy sobie, o, widzę, że to jest pojazdy samochodowe są pokryte, fajnie, to możemy zmniejszyć produkcję tego. A wrzucimy sobie kolejną linię wyposażenia piechoty. To się przyda bardziej. Czołgi się robią, super samoloty, no troszeczkę powoli się robią. Ja chyba jakieś Mitsubishi opracowałem z tego co pamiętam, już nie pamiętam które. Bombowiec taktyczny dwójka, czy ja to robię? Halo, halo, bombowiec taktyczny dwójka? Aha, w ogóle nie robię bombowca taktycznego. Nie no, przydałoby się troszeczkę zrobić. Nie zmień cholera, miałeś... Nie to. Myśliwiec też ma się robić, okej, dobra. Niech to się robi, super. Co miałem robić? Oddelegować więcej dywizji. Co my tutaj mamy? Okej, to jest to, a ta 24 to są wszystkie kolonialne. Okej, to są wszystkie kolonialne. Kolonialne trzeba będzie tutaj porozdzielać i przygotowywać im plany do desantu, ale to za chwilę. Widziałem, że jeszcze stali potrzebujemy. Dużo stali, weźmiemy od III Rzeszy. III Rzesza to fajny kraj, przyjemny. Przy okazji, czy moglibyśmy robić dwa cele jednocześnie? Uzasadnij cel wojenny. Butan. Nie mogę, bo co? Potrzeba więcej siły politycznej. Okej, no dobra, poczekamy chwilę. Aż będziemy mieć więcej tej siły politycznej, a potem myślałem, że po wzmocnieniu granicy ZSRR zrobimy sobie własną frakcję. Nie, tego nie możemy zrobić, bo jeszcze Francja istnieje, okej, to nie. Bo chciałem sobie bardzo szybko zrobić casus belli cel wojenny na Syjam, byśmy mieli tutaj naciski wojenne na Syjam. Byśmy mogli je fajnie zająć jeszcze przed wojną z aliantami, ale widzę, że tutaj wymaga, żeby zażądać Indochin francuskich. Ile de France, czyli Paryż po prostu musi być, należeć do Niemiec, musi zostać podbity, więc na razie nam to nie wchodzi w grę. Zrobimy sobie modernizację lotnictwa i rozbudowę baz lotniczych chyba. Chyba tak. Też by było fajnie tymi torpedami. Okej, co się dzieje, co się dzieje? Wzmocnienie granicy ze Związkiem Radzieckim, super, Japonia będzie górą. To jeszcze nie jest cel wojenny, to jest cały czas, że przygotowujemy sobie ofensywę. Dobra, zrobimy modernizację lotnictwa. Na szybko. I przygotujmy sobie teraz cel wojenny na Butan. Uzasadni cel wojenny. Podbij. Butan. Super, to się robi. Starcie na granicy. Co się dzieje? Zwycięstwo jako Japończyków. Sowieci do spółki ze swoimi mongolskimi sługusami wykryli nasze wojska zbierające się w Heilongjiang, a następnie uderzyli z całą siłą, chcąc je rozbić. Na szczęście serce dowódcy zareagowali odpowiednio i wyciągnęli napastników w pułapkę. Wróg poniósł ciężkie straty, uciekł z podkulonym ogonem. Okej, zasoby ludzkie, doświadczenie armii, doktryna, super. To się przyda, historycznie również, to było chyba w 36, ten taki konflikt na granicy japońsko-radzieckiej. Niemiecko-radzieckiej, znaczy japońsko-radzieckiej i wtedy wygrali oczywiście Rosjanie. Niemcy zdobywają Kłajpedę, super, czyli przygotowują się do wojny. Co wy teraz robicie? Wojnę już? Los Czechosłowacji. Okej, okay, czyli dokończycie Czechosłowację. Wy robicie cel nieznany. Królewski połuk pancerny. Super. Marynarka oceaniczna. A Stany Zjednoczone cel nieznany. Okej, okay, czyli nie wiemy, co konkretnie robią nasi przeciwnicy. A poczekamy. Ktoś wam gwarantuje niepodległość? Nie. Tybetowi również nie. Super. Więc róbmy te cele.
Teraz tak, potrzebowałbym tutaj, tu są dwie armie, jakim cudem? Okej, okay, dobra, to jest nasza piechota morska. Piechotę morską to ja bym chętnie wrzucił tutaj. Aha, nie chce się, bo jest strasznie porozrzucana po terytorium. Dobra, zróbmy wam jeden obszar granizowania na razie. Tutaj. Super. To jest tak, to jest 24, to już wiem, to jest ta 23. Tutaj jest troszeczkę dywizji, które bym chętnie stąd wyciągnął. Przede wszystkim was bym wyciągnął, No i może trochę konnych. Okej, okay, dobra, wrzucimy was do nowej armii na chwilę. To jest ta jedynka, to jest ta szóstka. Weź się połącz z tą armią, tak. Okej, okay, i tu jest ta jedenastka i tu są jakieś kolejne kolonialne. Kolonialne bym odłączył stąd. Tak, odłącz tę dywizję. Okej, okay, i tą szóstkę bym wrzucił tutaj. O, super, i przygotowałbym wam plan ofensywy NATO na Francję. Na francuskie Indochiny. Na razie z celem zajęcia czegoś takiego. Damy wam jakiegoś generała sensownego, na przykład Shuichi Tanka. Okej, możemy zaatakować Tybet, bardzo fajnie, dajemy ci, chociaż tego moglibyśmy wrzucić. On też fajnie wygląda. Dobra, wrzućmy tego pana. Wy się przygotujcie tutaj, wszystkie dywizje, super. My musimy zaatakować Tybet, nareszcie. Uzasadnij, podbij, tak, wyślij na siła mordy, jesteśmy na wojnie. Czy ty masz realizację? Nie, nie masz realizacji, teraz masz realizację. Widzę, że tutaj również masz jakieś dywizje kolonialne, trzeba by ci to pozmieniać troszeczkę. Ale to potem. Kolejne wolne fabryki wojskowe, super. Czołgi na razie mnie interesują, tu robimy broń wsparcia. Samoloty, bombowie taktyczne, myśliwiec, trochę więcej myśliwców by potrzeba. Rzućmy tak, powiedzmy, niech dwie pełne te linie się robią, super. Czy wy atakujecie? Tak, powolutka atakujecie, super. Surowce pewnie znowu będą wołały o ten, o pomstę do nieba. Potrzebujemy więcej aluminium, oczywiście bierzemy od Niemiec. Okej, okay, dobra, niech będzie. I teraz tak. Już? Okej, okay, to było szybkie. Zajmij wszystkie regiony, koniec tury. Gotowe. Okej, okay, to było fajne, to mi się podobało, spoko. Teraz tak, przygotuj sobie cel wojenny na Butan. Super, dokończ to. Możemy od razu na Nepal sobie zrobić, czy jeszcze nie? Ostatni cel wojenny, podbij Nepal. Nie, potrzebujemy 25 siły politycznej, mamy 21, ok, czyli jeszcze troszeczkę musimy poczekać. To nic. Te dywizje trzeba by jakoś sensownie... Tu jeszcze są te dwie dywizje, które bym chętnie oddelegował do tej 18. Która to jest armia? To jest armia 8. Aha, czekaj, nie, do tej 20. Okej, okay. Tutaj tak, to jest to, tak, to jest to. Super, wy również udacie się na front. To są te nasze dywizje takie pseudo zmotoryzowane. To są te... Więc całkiem sensownie one wyglądają. Teraz tak, ta 18. To jest sporo dobrych dywizji. Czy ja chcę to cały czas trzymać na froncie? Przyda mi się również tutaj coś sensownego zrobić. Tu mamy sporo tych kolonialnych. To są desanty. Jak to zrobić, żeby było to mądrze? Te desanty. Dobra, nie, inaczej. Usuńmy wam ten rozkaz. Wybierzmy wszystkie dywizje i chodźcie na razie do jakiegoś portu. Tą 18 możemy wycofać z granicy i ja bym ją ustawił tutaj. Super, doktryna lądowa została zrobiona. Teraz pytanie, jaką doktrynę robimy? Ofensywa zmechanizowana czy ataki piechoty? Mierząca maksymalny poziom planowania. Przełamanie to jest dobre przełamanie. Zorganizowanie, zwiad. Piechota zwykła zmechanizowana. Nie, chyba weźmiemy sobie to ofensywa zmechanizowana, bo to celowo będę chciał właśnie iść w taką armię, więc to się jak najbardziej potem przyda. Okej, okay, to jest ta 18, tak, to jest ta 18. Chłopie, chodź tutaj. Mamy tobie jakąś sensowną linię ofensywy na Indię. Okej, okay, i chodź tutaj. Kto nie ma planu? Usunąłem ci rozkaz. A, bo ja ci rozkazu nie usunąłem. No, właśnie się dziwię, czemu ty się nie przemieszczasz. Okej, okay, dobra, jeszcze raz wybierz wszystkie.
linia frontu tutaj i idziecie tutaj. Okej, okay, wow, ile wchodzi nowych rzeczy. Bardzo, bardzo dobrze. Teraz tak, broń dwójeczkę sobie zrobimy. I zrobimy sobie piechotę morską dwójeczkę również. Okej, okay, bardzo fajnie. Niech to wszystko się robi. Bo Indie są w aliantach, tak? Jeżeli dobrze mi pamięć nie myli. Tak, Indie są w aliantach, super. Okej, okay, co nam jeszcze zostało? Czyli tak, ta 17 już wie co robi. Ta 24 jeszcze nie ma przeznaczenia w... Bym chciał, żebyście popłynęli tutaj. Damy wam jakiegoś generała. To jest marszałek. Weźmy tego, Ricci Ando. Chodź tutaj, chłopie. Włochy wypowiadają wojnę, której celem jest Jugosławia. Ciekawe, przed wojną wypowiedzieli jeszcze. No dobrze, troszeczkę Niemcom terytorium ukradniecie. Wy macie dywizji... No, Włosi powinni to wygrać, no, ale znając Włochów to może być ciężko. Jakiego wy macie ducha narodowego? Zborność na zmianę ideologii. Okej, okay, a to jest wolnościowy, co wy robicie? O Boże, wy lecicie w neutralność, ale wy słabi jesteście. Ale bardzo szybko zrobili sobie przemysł. Ładnie, ładnie, naprawdę fajnie. Los Czechosłowacji, okupacja Albanii, okej. Okay. Albania co ma? Albania ma gwarancję niepodległości od Włoch. No super. Ciekawe. Modernizacja, wy polecieliście w armię. No wiele wam to nie da, ale też lecicie w... Czemu walczymy, okej. Okay. Spoko. Nie wnikam. Dobra. Co to jeszcze za dywizje są? To są te kolonialne, z którymi nie wiem co zrobić. To jest ta nasza jedna. Tutaj również można by troszeczkę dywizji powrzucać. Wy się przemieszczacie. To jest tak... To jest 7 dywizji? Tak, 7 dywizji. Nie, jeszcze gdzieś jakieś są. Tu są jeszcze 3. Chodźcie tutaj. I czy ja mogę zrobić wam plan desantu, powiedzmy... Czy wybierz wszystkie? Inaczej, bo ci pewnie nie wrzuci. Okej, okay, wybierz wszystkie 10 dywizji. Czy mogę 10 dywizji od razu przerzucić tutaj? Jakby co? Tak, mógłbyś, więc przygotuj sobie ten plan ofensywny. To jest sama piechota morska, dobrze wyszkolona, więc desant powinien bardzo ładnie pójść, nawet jak będą się na wybrzeżu bronili. Teraz tak, tych trzeba by jakoś rozdzielać po tych wysepkach przeklętych. Ja nawet nie wiem, czy tutaj nie lepiej by wrzucić jakiegoś marszałka. Czy nie by wrzucić jakiegoś marszałka chociaż? Jeszcze ich potem potrzebuję. Nie wiem, tu by się przydały jakieś podstawowa obrona. Dobra. Bierzmy wszystkie. Usuniemy wam ten rozkaz garnizonowania, bo i tak musicie iść do jakiegoś portu. Chodźcie tutaj. Trzeba będzie was podzielić. No i ta 18, tak? A ta 18 też jest gotowa. Super. Jesteście gotowi. Wy również jesteście gotowi. Ok, czyli ta 18 to jest. Okej, okay, dobra. Chodźcie tutaj i to jest ta jedna dywizja. Akiro Muto. Czy ciebie gdzieś nie wrzucić? Dobra, to potem. Na razie te dywizje niech one dotrą do portu. Super. Lotniska. Czy te lotniska mi są potrzebne? Kompletnie nie, więc usuniemy stąd wszystkie skrzydła. Okej. Okay. Niewiele tego lotnictwa mamy jeszcze, ale zawsze coś. Okej, okay, tu wszystkie skrzydła usunięte. To jest 200 samolotów, super, przyda się. Wrzucimy sobie tak 100 myśliwców i chciałbym coś takiego, co się nazywa jakiś bombowiec czy coś. Bombowiec morski, ła, bliskie wsparcie może być, super. Latacie nad południowo-wschodnią Azją, to jest to chyba, tak, to jest chyba to. No nie gadaj, że myśliwcy nie dolecą. Dobrze, dolecą. Przy okazji. Okej, okay, dobra, dużo rzeczy się dzieje. Los Czechosłowacji. No to tyle w temacie pokoju. Super i modernizacja lotnictwa dla nas wpadła i ja bym chciał coś takiego, co się nazywa rozbudowa baz lotniczych. Tam troszeczkę baz lotniczych, bardzo fajnie. Czy wy robicie już wojnę? Pakt Ribbentrop-Mołotow. Jeszcze nie robicie wojny, no okej, okay, dobra, dodatkowy zespół badawczy. Pakt stalowy, zajęliście Albanię? Tak, zajęliście Albanię, okej. Okay. Pakt stalowy to jest z okule gawłowskiej Persji, no właśnie Albania dołącza do Królestwa Włoch. Pakt stalowy to jest po prostu przymierze Włoch z Niemcami, czyli powstanie oś. Mask przeciwgazowy dla wszystkich to jest duch narodowy, znaczy usuwam ducha narodowego, który wymaga
jedność narodowa. Oni mają jakiegoś ducha narodowego, który zmniejsza im liczbę pobór żołnierzy. Zwycięzcy Wielkiej Wojny, jakoś tak to się nazywa, więc to jest również dla nich bardzo przydatne. Ja bym chciał zmienić produkcję troszeczkę. Widzę, że całkiem sporo mam tych samolotów lotniskowych, których aż tyle nie potrzebuję na obecnym stanie. Weź mi usuń to. To będą wolne fabryki, które wrzucę sobie bardzo chętnie do tych. Może przesadziłem takie coś, bombowiec morski taktyczny, o coś takiego. Można, można. I tutaj troszeczkę jeszcze bombowców morskich. Okej, wolne stocznie, to mi się podoba. Troszeczkę niszczycieli się przyda. Zróbmy ich tak z 20 niszczycieli na szybko. Okej, fajnie. Okej, teraz tak, jakieś lotnisko, tu widzę, że jest lotnisko, 400 samolotów, jak najbardziej. Poproszę morski myśliwiec, wrzuć mi wszystkie z domysłem na setkę, tak, myślę, że setka wystarczy. Okej, Francuzi nie powinni mieć dużo samolotów, jak ich Niemcy zaatakują, to będą martwić się o Francję kontynentalną, a nie tutaj daleko w Azji. Okej, więcej samolotów. Coś tu jeszcze mogę wrzucić, jakieś taktyczne małą bombę. No właśnie, dobra, są taktyczne. Wróćmy jeszcze też ich setkę, niech będzie, okej. I również latacie nad tym rejonem. Okej. O, od Tybetu dostałem lotnisko, fajnie. Są... Wow, czołg ciężki, super. Tylko co teraz? Co ja tu mam? Wolne fabryki cywilne. No nie może być, wolne fabryki cywilne. Niemożliwe. Dobra, wróćmy tu kolejną fabrykę, tu jeszcze jedną. Okej, tu jeszcze troszeczkę. Dobra, niech na razie się budują. Tu moglibyśmy troszeczkę stocznię pobudować. Wróćmy tu jedną stocznię, drugą, bo mamy mało stoczni, to mnie troszeczkę martwi. Tu możemy troszeczkę stocznię pobudować. Stocznie się również tam przydadzą. Okej, coś takiego. Ile stocznia kosztuje? 3250, a 3600, czyli troszeczkę tańsza jest. Brak produkcji wyposażenia, samolot bliskiego wsparcia. Nie produkujemy samolotu bliskiego wsparcia? To niedobrze. Trzeba by bardzo szybko je wrzucić. No nie robimy samolotu bliskiego wsparcia. Bombowiec taktyczny, bombowiec międzywojenny? What? Czy ja robię bombowiec taktyczny? Boże, nie, ja robię jakąś starą wersję, nie? Dobrze, dobrze, że to zauważyłem. Matko, bym starą wersję cały czas robił. Okej, wolne badania. Co możemy zrobić? Możemy czołg średni, super. Prowadzimy czołg średni sobie. To się na pewno przyda. Teraz tak, flota. Potrzebuję floty. Pierwsza flota japońska. Jaka tu jest baza morska? Tu jest dwójeczka, mała. Tu jest piątka. Dobra, chodź tutaj, chłopie. To jest teraz twoja nowa baza morska. Aha, bo to jest tylko... A nie, to jest ok... podwodne. Nie, ja potrzebuję zwykłą flotę. Zresztą podwodna też może na przykład tutaj pływać i damy ci ataki na konwoje. Będziesz sobie pływał tutaj, tutaj i tutaj. Okej, ja potrzebuję jakiejś zwykłej floty. Jest, trzecia flota, super. Damy ci teraz tak, to jest twój nowy port. I masz znać i zniszcz, pływasz tu, tu i tu. Okej, dobra. Jeszcze gdzieś powinienem mieć jedną flotę. Druga flota japońska, okej, to jesteś ty. Nie wiem, gdzie ty masz swoją bazę, ale będziesz miał ją teraz tutaj. Halo? Twoja nowa baza jest tutaj i masz znaleźć i zniszcz, pływasz tutaj. Tutaj i tutaj. Weźmiemy również tą flotę. Nie, nie samoloty. Tą flotę poproszę. Ty będziesz miał troszeczkę dalej, ale również będziesz pływał w tym rejonie. Być może bez tego, a wolałbym, żebyś... Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Żebyś ty pływał... Tu, tu, może tu? Coś takiego? Okej, to wygląda sensownie. Widzę, że jakieś 4 dywizje się zrekrutowały, co to są? Dobra, to jest zwykła piechota, jak najbardziej się przydam. To jest trzecia flota, okej, tu mamy lotnisko, więc dobra, jakaś ta flota jest. Może być. Weźmiemy Yamamoto. Znany admirał. I ty, mój chłopie, kochaniutki złoty, będziesz mi zabezpieczał ten rejon i ten rejon, żeby nie było jakichś brzydkich desantów o stronę aliantów, bo wojna jest już bardzo bliziutką, więc trzeba się przygotować na wszelką ewentualność. Okej, teraz tak, to jest... Czy ja mogę wam zmienić kolor, bo wy mi się cały czas mylicie? Wrzucimy wam
niebieski, bo będziecie atakować Francję. Wy jesteście tutaj, ok, wy jesteście tutaj. Dziesiątka to są desanty, czaje. Czy jesteście gotowi już jakby co? Nie, jeszcze potrzebujecie 20 dni, ale możecie desant przeprowadzić, super. Zajmę sobie Holandię tutaj bardzo szybko, tutaj troszeczkę jeszcze wysp brytyjskich, jak najbardziej w porządku. To są te teraz te kolonialne, ale co z nimi zrobić? Powinienem raczej zrobić coś takiego, że... weźmy tą dywizję. Co za jedna dywizja? Aha, to są kolejne kolonialne, okej. Idźcie tutaj. Ty się przemieszczasz. Czemu ty się nie przemieszczasz do tego rozkazu? Czemu wy tam stoicie? Nie rozumiem. Okej, okay, dobra, wracać na linię frontu. Wy tu jeszcze byliście? Boże, nie wiem, co wy tam robiliście. Okej. Okay. 6 dywizji, super. Widzę, że tu ładna armia powstaje. Dobra, już mam plan, co zrobimy. Tą wrzucimy tutaj, to będzie 7 dywizji. Damy wam linię frontu, tak wiem. Damy wam linię frontu z... tutaj na północy z Indiami. Damy wam rozkaz ofensywy, coś takiego. Okej, okay, wrzucimy was na północ. Okej, okay, przygotujcie się. I miałem jeszcze zrobić cel wojenny na Nepal. Zapomniałem, ostatni cel wojenny, podbij Nepal. Okej, okay. Butanowi ktoś gwarantuje? Nie. Nepalowi również nie. Okej, okay, czyli alianci na razie się nie kwapią, żeby gwarantować niepodległość. Usprawnienie sieci kolejowej, spoko, co wy robicie? Ujednolicenie wyposażenia. Okej, okay. Tu wy robicie pakt. Okej, okay, dobra, to już wszystko wiemy. Jak wiem, wam idzie na wojnie? No, raczej to wygracie. Chociaż tutaj widzę, że was trzymają mocno, ale Belgrad zaraz padnie. Jakaś bitwa morska jest. Okej, okay, teraz tak. Te cholerne dywizje kolonialne trzeba jakoś mądrze porozdzielać. Weźmy tego pana, wrzućmy go tutaj. Dobra, możemy zaatakować Butan, fajnie. Halo, panie Butan, wypowiedz wojnę, podbij. Tak, halo, jesteśmy na wojnie. Już się mam. Ta szesnastka realizuje swój plan.